Dziewiąty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 34, czyli to sobie zapiszmy. A suma jego 8 początkowych wyrazów jest równa 110. Oblicz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu. Czyli szukamy A1 i szukamy R. No dobra, czyli jeżeli szukamy tych dwóch danych, no to spróbujmy sobie wszystko zapisać przy użyciu A1 i R. No i teraz, jeżeli mamy wyraz dziewiąty w ciągu arytmetycznym, to można zapisać, że to będzie wyraz pierwszy, dodać 8 różnic. Wiemy, że wyraz dziewiąty jest równy 34, czyli mamy 34 jest równe A1 plus 8R i z tego wyznaczymy sobie A1, czyli 34 odjąć 8R to będzie A1. No i tu mamy wzór na wyznaczenie pierwszego wyrazu tego ciągu, czyli to będzie nasze pierwsze równanie. Teraz znamy sumę 8 wyrazów, 8 początkowych wyrazów tego ciągu, a wzór na sumę n tych wyrazów ciągu to będzie A1 plus An przez 2 razy n. No to podstawmy sobie w miejsce N8, no i pod S8 podstawimy 110, tak? Czyli mamy, że S8 to będzie A1 dodać A8 przez 2 razy 8. No i tutaj podstawimy 110, bo wiemy, ile ta suma jest równa. No może tutaj się jeszcze zatrzymajmy, bo wyraz ósmy także można zapisać przy użyciu A1 oraz R. Bo wyraz ósmy to będzie A1 dodać 7 różnic, czyli dodać 7R. Czyli zamiast A8 zapiszę sobie to. Czyli A1 dodać 7R podzielić przez 2 razy 8. 2 i 8 można skrócić przez 2, czyli tu mamy 1, tu mamy 4. Czyli nam tutaj zostanie A1 plus A1 to 2A1 dodać 7R przez 1 razy 4. No i teraz obie strony podzielę przez 4, czyli to będzie 27,5 i to będzie równe 2A1 dodać 7R. No widzimy, że mamy tutaj dwie niewiadome nadal, ale jeżeli w miejsce A1 podstawimy 34 odjąć 8R, to wtedy otrzymamy równanie tylko z jedną niewiadomą. Czyli mamy 27,5 równa się 2 razy A1, czyli 34 odjąć 8R i dodać 7R. No to tak, lewą stronę na razie przepiszmy. A po prawej mamy 2 razy 34 to 68, odjąć 16R, dodać 7R. 68 przeniosę na lewą stronę, czyli mamy 27,5 odjąć 68, to minus 16 plus 7, czyli minus 9R. 27,5 odjąć 68 to minus 40,5, jest to równe minus 9R, no i obie strony dzielimy przez minus R, przez minus 9, czyli R będzie równe 4,5. No to mamy wyznaczone R, jeszcze brakuje nam A1, ale A1 wyznaczymy sobie z tego wzoru. Czyli mamy 34 odjąć 8 razy R, czyli 8 razy 4,5 równa się A1, czyli to będzie 34 odjąć 8 razy 4 to 32, 8 razy 0,5 to będzie 4, czyli łącznie mamy 36. 34 odjąć 36 to minus 2 i tyle jest równy pierwszy wyraz tego ciągu.